17 maja tradycyjnie jak co roku zespół szkolno-gimnazjalny nr 2 obchodził swoje święto. Szkoła podstawowa świętowała 68. rocznicę zwycięstwa pod Monte Cassino, natomiast gimnazjum 92. rocznicę urodzin Jana Pawła II. 18 maja była bitwa właśnie pod Monte Cassino, dlatego co roku obchodzimy uroczyście to święto, zapraszając kombatantów. Jeszcze w tym roku również nas zaszczycą i zaszczycili już swoją obecnością. I również 18 maja urodził się patron drugiej szkoły, gimnazjum, błogosławiony już Jan Paweł II. Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową oraz wzięli udział w uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie zgromadzeni udali się do siedziby szkoły na program muzyczno-poetycki poświęcony patronom. Krzyżaków pobili, kraj chwałą okryli, ów rok pamiętny, dziejowy. Minęły wieki, czas już daleki, tylko historia te chwile przyzywa, a drogi te dawne, pochodem wojsk sławne, lud szlakiem, jak je nazywam. Była to również okazja do spotkania z kombatantami i zwiedzenia Szkolnej Izby Pamięci. Zwiedzanie szczegółowe Izby Pamięci, bo to nie tylko jest to pomieszczenie, które Państwo widzicie, również mamy jeszcze tam mniejsze pomieszczenie. Nie wszystkie się udaje przedstawić tutaj i pokazać eksponaty, bo nie mamy miejsca, część jest schowanych.